Hej, hej, miałem dzisiaj się ze znajomymi spotkać na śniadanie, ale później wczoraj wróciłem do domu i słuchajcie, zapomniałem o tym, ale przypo 30 minut przed mi się przypomniało, więc pomyślałem, że zaproszę ich do nas do domu na śniadanie. A co tam? To jest rozwiązanie. Nie wystawić kogoś, tylko wymyślić rozwiązanie do tej całej sytuacji. Więc muszę szybko ogarnąć fajne śniadanko takie na wypasie. Zrobię awokado z pastą pomidorową, do tego jajko, jakiś koktajlik, kawka, może jakaś mała sałatka. Jakaś paczuszka przyszła do Karo. Wow, jaka, wow. Jak ogarniałem dzisiaj sklep, robiłem zwroty, bo jestem osobą decyzyjną, wiecie, w firmie, która to ogarnia i weryfikuje. Ale zwrotów powiem wam szczerze, że jest bardzo mało, więc to mnie cieszy. Raz jedna uszkodzona ostatnio była rozświetlacz, więc na tyle w sumie 10 paczek co poszło. To jest naprawdę bardzo mało. I dzisiaj spędzałem czas przed kompem, składałem vlogaski. Karolina uciekła szybko do biura. Ja ogarniałem też rzeczy Knika na działkę. Pisałem tutaj z różnymi profilami na Instagramie, co mają trawnikowe, wiecie, to mają takie profile ogrodowo-trawnikowe i planuję zamówić taki odkurzacz samojeżdżący. Nie wiem, czy wy macie taki odkurzacz mówię, kosiarkę samojeżdżącą, nie wiem, z Gardeny, z Hook, z Farny, czy macie jakąś taką kosiarkę, bo ja mam system Gardeny, więc prawdopodobnie, żeby było kompatybilne, też najlepiej by było kupić po prostu Gardeny system, bo nie muszę kupić sterownika, a sterownik właśnie taki zarządzający kosztuje 1500 zł, więc mam 1500 zł mniej, więc najlepszym pomysłem by było kupić taką kosiarkę. Może wy macie, jeżeli macie, to doradźcie mi jak wasze Sileno, chyba się nazywa teraz jakaś kosiarka, znalazłem taka cicho kosząca, ale kosiareczki są strasznie drogie, bo tam widziałem, że od 4-5 tysięcy do nawet 8. Ja mam też duży trawnik, więc potrzebuję dużą kosiarkę albo dwie małe, żeby to ogarniały. I co chciałem jeszcze powiedzieć? Zaraz się ogarnę, zjem obiad. Usmażyłem sobie krewetki z makaronem i do tego pomidorki koktajlowe. I właśnie fajnie było na działce mieć takie pomidorki. Przygotowywuję do sezonu takiego działkowego, żeby nagrywać dla was więcej rzeczy z działki. No i zaraz ucieknę szybko na siłownię, bo jest piękna pogoda. Chcę wyjść z domu, trochę się ruszyć, a nie siedzieć cały dzień przed kompem. Dzień dobry. Cześć kochani, witajcie. Idziemy do grobowca, tak jak wam pisałam, mówiłam. Jesteśmy na wystawie. Tak, idziemy do grobowca w każdym razie. Pisałaś, mówiłaś do nich? Mówiłam, nie wiedziałam, że pisaliście. Idziemy, tak, na wystawę Tutenchamona. Jest otwarta chyba do kwietnia jakoś, więc jak coś to damy wam znać, czy warto skorzystać jeszcze. Ale wszyscy znajomi mówią, że muszę im zrecenzować. Mamy audioprzewodniki. Wchodząc do środka wpisujemy numer, klikamy play. Jaki numer mamy wpisać? Taki, który widzimy przy tablicy. Bo są różne numery, tak. I on będzie gadał do nas. Oczywiście można tutaj Jacka wciś przypiąć. Ale powiem wam, fajnie to wygląda. Stanęliśmy zdziwieni przed trzema dużymi, złoconymi łóżkami z dziwnymi głowami zwierząt i wydłużonymi ciałami. Wokół i na nich znajdowały się liczne dziwne przedmioty. Pięknie malowane skrzynie, ozdobne alabastrowe wazy, kilka pereł, czarne kaplice i zdobione fotele. 3 miesiące po odkryciu grobowca w dniu 17 lutego 1923 roku, o godzinie 2 po południu. Zaczęliśmy rozbijać ścianę. Specjalnie zaprojektowany system wielokrążków, który umożliwił nam wyjęcie drugiej trumny z pierwszej. Wygląda to imponująco. Jest wszystko fajnie opisane. Mamy opowieść przez nasz tutaj głośniczek. Możemy chodzić i podziwiać. Naprawdę jest wow. Wow. Kolejne kaplice, które były w środku, nie? Wszystko złote. Podoba dziewczyny, proszę powiedzieć.
super. Kasia, jak ci się podoba? Super. Mega, bardzo mi się podoba. Ja widziałam kiedyś tam w Stanach, co byliśmy w tym muzeum, tam była też część egipska. A tu jest fajnie, bo to jest wszystko tak jeden do jednego, cały grobowiec odtwarzamy, to jest świetne. Przerażające. Przerażające, że tak. Po 3000 lat ktoś odkopał i odkrył całe jego życie. W ogóle jest dużo takich informacji o Tutenchamonie na YouTubie. Możecie sobie pooglądać filmy, jak był schorowany, jak ciężkie miał życie. No i na nim zakończyła się dynastia. Cześć, 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 jest ze mną mąż, który właśnie przyszedł. Mam kamerę. Masz kamerę? Mam włosy, to mam, krótsze mam. Zaraz pokażę. Niezadowolony jesteś? Nie, nie mam takiej szopy. Ja lubię taką szopę, taką messy hair, a dzisiaj wygląda takie uwzane. Ej, nie wziąłam płaszcza. To pa. To pa. Zapomniałam. Dzisiaj nagrywałam, słuchajcie, rolki, nagrywałam film na jutro, muszę go dzisiaj jeszcze złożyć. No i chciałam zobaczyć siostrę, ale nie wiem, czy się dzisiaj zobaczymy, czy dopiero jutro rano, bo dzisiaj właśnie z mamą jeżdżą, załatwiają różne sprawy, wiecie, no, przyjeżdża do Polski, to musi bardzo dużo pozałatwiać, więc dzisiaj nie wiem, czy się uda, podejrzewam, że dopiero jutro się spotkamy od rana. Heja! Witamy. Witam znowu! Witamy, no to pa! Tak, więc dzisiaj pewnie jeszcze nagram sobie, mierzymy jedno, bo mam takie kilka paczek, zrobię takie mieszane, mierzymy H&M i tak dalej, różne marki. I słuchajcie, no i co, pojadę po córę. Także wczoraj trochę posiedzieliśmy w domu z rodzicami, z siostrą, fajnie było, później Darek zaprosił chłopaków, sobie oglądali film i były śmiechy. Ja lubię, jak oni przychodzą, bo to zawsze można się pośmiać. Jestem! Eluwina. Pokaż te włosy. Eluwina. Obciął. No w sensie... Obciął. One są ułożone tak, żeby były krótsze. A normalnie mam go ten tak sobie. Jak byliśmy ślub, to miałeś takie króciutkie. On ma takie loki, jemu się tak kręcą. Piszą mi, że mam puch, a to ja mam takie naturalne. Jego mama ma takie same. No. Takie same ma Gabi, nie? Takie same, ale wiesz, ludzie mnie dogodzisz, nie? Ty powinnaś ściąć dotąd, ja powinienem zrobić sobie baskata, czyli takiego, wiesz, że masz tylko króciutkie takie i masz tutaj wyfejdowane i masz krótkie włosy góry. Tak się ale ja mam wielki łeb, słuchajcie, wielkie czoło. Ja mam wielki łeb. Dzień dobry. Siema, siema. Witam Państwa. Cześć, przepraszamy panów. Siema, siema, pa! My już w tym roku jeździliśmy, ale powiem wam, że naszym rowerom przyda się czyszczenie, bo są brudne i serwis oczywiście, taki wiecie. Olej do pompowania, dopompowałam teraz kółka, w ogóle to jest rower Darka, ale ja nim jadę, bo na nim jest przyczepiony fotelik, a wiadomo, że to nie jest takie łatwo odczepić go, a mamy fotelik tylko na jednym rowerze. No, więc kółka dopompowane, pewnie jutro będą mi ręce bolały od tego pompowania, ale jadę. Na rowerku, kochani, pogoda piękna, trochę chłodno, ale naprawdę przyjemnie się jeździ. No hej, 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 ja już będę kończyć tego vloga. Widziałyśmy się z siostrą krótko i powiem wam, że jestem zawiedziona, bo naprawdę zawsze jakoś jak się widziałyśmy, czy jeździliśmy do siebie, to było na dłużej, a tym razem jednak Kasia miała jakieś tam plany, wiecie, i swoje, i gdzieś tam musiała podjechać i z kimś się mówiła i jakoś tak zawsze ten czas ucieka. Jakoś tak mam wrażenie, że nie opłaca się, żeby ona do mnie przyjeżdżała, czy żebym ja jechała na 2-3 dni. Tylko opłaca się właśnie na tydzień, na dwa, chociaż dwa to już każdy ma siebie dosyć, więc powiem wam, że jakoś tak tym razem było krótko. W sumie byliśmy na wystawie, byliśmy właśnie w tej fajnej knajpce, którą wam bardzo polecam, bo wegańska super knajpka. No i tyle, i tam wpadliśmy, jeszcze już wam nie nagrywaliśmy, wpadliśmy do Złotych, wpadliśmy do Action, nawet pokazaliśmy mojej siostrze Action, jak wygląda, bo zna tylko Action, wiecie, i z opowieści, i z naszych filmów, i czasem jej coś tam kupię i wysyłam właśnie z Action, fajne dodatki do domu. Także tak wyglądał nasz dzień, później wróciliśmy i wiecie, i zabawa, i jakoś tak minęło, nawet nie wiem kiedy, także
jakoś mega, mega, bo krótko nastawiałam się jakoś na cały tydzień, a w sumie się okazało, że półtora dnia się widziałyśmy. Także siostra już pojechała, my wybieramy się na działkę, więc będziecie też widzieli pewnie co robimy. I tyle, no, ma się zapowiada się, słuchajcie, mega słoneczny weekend, zaczyna się już wiosna niedługo, więc bardzo się z tego cieszę, chcemy skorzystać z pogody, chcemy skorzystać z tego, że mamy ten drugi dom, do którego możemy pojechać, że mamy gdzie pojechać w razie właśnie chęci odpoczynku. Myślę, żebyśmy też rowery sobie kupili na działkę, to jest coś, co chciałabym mieć w tym roku, a Darek cały czas mi coś opowiada o szklarni. Ale to wiecie, muszę jeszcze z nim na ten temat pogadać. Mam nadzieję, że vlog Wam się podoba, jeżeli tak, zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w kolejnym vlogu. Buziaki!